Jonathan Brill to według Forbesa najlepszy futurolog na świecie, a według Harvard Business Review wiodący architekt transformacji. Nazywany legendą Doliny Krzemowej, pomagał we wdrożeniu 350 produktów, które wygenerowały ponad 27 miliardów dolarów dochodu. Jonathan Brill w rozmowie z Arletą Bojkę postara się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania dotyczące przyszłości. Głównym sponsorem kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Sponsorem programu jest KFC. Spotkajmy się przy kubełku. Jonathan Brill, najlepszy futurolog na świecie w kanale Zero. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jak myślę futurolog i myślę, jakie pytanie zadałby każdy z naszych widzów, to pewnie będzie pytanie o bezpieczeństwo. Jest pan futurologiem biznesu, technologii, to może patrząc na to, jak rozwijają się te technologie, to będzie pan w stanie nam powiedzieć, jak długo będzie żył jeszcze Władimir Putin? Only Nostradamus knows the answer to that question. Że tylko Nostradamus może znać to. So I think the questions are about what happens. Główne pytania to jest to, co się stanie, jeśli Putin zniknie. Jak będzie wyglądać świat potem? Bo to jest coś, czego nie da się uniknąć. Na pewno zobaczymy pewną pustkę władzy w Rosji, zobaczymy reorientację części tej pustki w kierunku Zachodu, w kierunku Chin, no i w kierunku Indii. Zobaczymy, jak ten świat będzie wyglądać. Może za 3, może za 10 lat, no raczej nie za tydzień. No i będziemy żyli w zupełnie innym klimacie politycznym, geopolitycznym, niezależnie od tego, co wydarzy się w Rosji. Ale patrząc na to też, jak rozwija się sztuczna inteligencja, jak rozwija się medycyna, to czy na przykład możemy sobie wyobrazić, że Rosjanie będą nam generować Władimira Putina w AI i my nawet nie będziemy świadomi tego, czy on żyje, czy nie? Oh, so you're thinking from a propaganda perspective. Zatem myśli pani z perspektywy propagandy. I think we're going to see. Myślę, że zobaczymy podobne sytuacje, które będą coraz bardziej powszechne. Widzimy sztuczną inteligencję, które wyglądają jak ludzie, które rozmawiają z nami jak ludzie, ale prawdopodobnie w najbliższej przyszłości będzie słychać o rzeczach, które wyglądają jak komputerowo, bo są troszkę zbyt idealne, zbyt dokładne. Nie wiem, czy widziała pani Blade Runnera. To jest to, co oni nazwali tam właśnie to z testem Wojkopa, kiedy patrzą na replikantów, na reakcje Android. I są pewne rzeczy, które robią odpowiedzi, triggery, to jak na przykład rozszerzają im się oczy, które pozwalają nam zrozumieć. Wydaje mi się, że coś takiego będziemy widzieli. Takiego rodzaju właśnie podpowiedzi w software'ze. Ale coraz trudniej już jest rozpoznać nawet zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ona prawdopodobnie będzie coraz bardziej perfekcyjna. Uspokaja nas pan, że jednak wykorzystanie tej technologii w polityce jest jednak wciąż odległe? Wydaje mi się, że w tym roku zobaczymy już awatary wyglądające jak filmiki, które będą w stanie z nami rozmawiać w czasie niemalże rzeczywistym. Nie wiem, czy będzie stać nas na to energetycznie dla wszystkich ludzi na planecie, no to jest zupełnie inne pytanie, ale czy technologia będzie dostępna? Tak, absolutnie. Pytanie, które należy sobie zadać, to z punktu widzenia codziennego wyglądu, kiedy patrzymy na coś, widzimy coś w wiadomościach, 30 sekund przebitki, tak, absolutnie, to już jest coś, co możemy zobaczyć w tym roku, już to widzieliśmy w Australii, kiedy mieliśmy briefing w wiadomościach, podobny do tego naszego, gdzie były chyba, było 3 najsłynniejszych miliarderów w Australii i minister finansów Australii, wszyscy. Za wyjątkiem tego, że to wszystko było fejkowane, sfingowane i to było chyba setki tysięcy ludzi na Facebooku, zanim ktokolwiek to zauważył. Więc to było, nie wiem, chyba z pół roku temu. Takich rzeczy będzie więcej. Ja się po prostu boję tego, że politycy nauczą się wykorzystywać technologię w taki sposób, która będzie dawała im korzyści, a będzie wprowadzała w błąd wyborców. I szczególnie w takich reżimach jak Rosja, w reżimach neototalitarnych, Chiny.
Korea Północna pewnie też, że to będzie z niekorzyścią dla obywateli, którzy będą jeszcze bardziej zniewoleni, jeszcze bardziej nie będą wiedzieli, co się naprawdę dzieje w ich kraju. Wydaje mi się, że ciekawą rzeczą tutaj, kiedy na to patrzymy, jest to, że no, mamy kanał YouTube'owy tutaj, prawda? Jesteśmy w wideo długiej formy. Każdy, kto to ogląda, zobaczy nas tak samo. Natomiast mówimy tutaj w świecie awatarów, które do nas się odzywają, o wirtualnych wersjach ludzi. Mówimy o świecie, gdzie możemy mieć informację demograficzną, psychograficzną, jakąkolwiek na nasz temat. I w wyniku tego możemy być w stanie lepiej dotrzeć do naszych ludzi. No i to, co widzimy o sztucznej inteligencji niedawno, sugeruje, że właśnie tak to wygląda, że kiedy weźmie się coś takiego jak chat GPT, kiedy da mu się bardzo konkretne informacje wsadowe na temat osoby, do której próbujemy dotrzeć, to o wiele lepiej do niej trafia niż zwykli ludzie. Więc będzie przekonywać panią zupełnie inaczej niż mnie. W rezultacie dostajemy coś bardzo ciekawego, bo możemy usłyszeć różny przekaz przez te same wrażenia od polityka z różnych powodów, nie wiedząc nawet, że te powody się różnią. Miałem taką rozmowę z wirtualnym politykiem. Pani miała taką samą rozmowę, z tym samym, ale inną. I oni uderzają, te dwa wizerunki uderzają we wszystkie struny tylko dla mnie i tylko dla pani. Z całą pewnością coś takiego będzie się działo. Tak jak mówiłem, technologicznie duża część tych rzeczy będzie możliwa jeszcze w tym roku. Nie wiem, czy będzie to skalowalne. Rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy wywiad o tym, że był pan w Kijowie i że myśli pan o przyszłości, kiedy pan ją próbuje przewidywać na najbliższe 10 lat. To jakie najbliższe 10 lat widzi pan dla Ukrainy? To też jest coś, co nas wszystkich tutaj w Polsce bardzo interesuje i bardzo niepokoi. Kiedy myślę o Ukrainie, to myślę oczywiście o obronności. Myślę o demografii, o tym, co się stanie z demografią po wyjściu z tej wojny. Tyle kobiet uciekło z Ukrainy. Czy wrócą? Tylu młodych mężczyzn zginęło. W jaki sposób można odbudować demograficznie pokolenia? Druga rzecz, o której warto się zastanowić, kiedy myślimy o przyszłości kraju, no to dostępność kapitału. Kto będzie płacił za odbudowę Ukrainy? Czy będzie to Europa Zachodnia, czy to będą Chiny, Rosja, USA? Co to będzie oznaczać dla politycznej struktury tego kraju potem? Co to znaczy dla celów politycznych tego kraju potem? Ponieważ kiedy popatrzeć na to, co Ukraina wytwarza, no to jest jednak społeczeństwo wysoce uroniony. Kto będzie odbudowywać te kalorie? Czy to będzie Chiny, Indie, kto będzie z tego korzystać? Być może jeszcze ciekawsze dla nich, aby zapłacić za tę odbudowę, mieć takie przełożenie polityczne na ten kraj. Wtedy nie wiem, niż dla Niemiec czy dla Francji, które tak naprawdę nie pokazują swojego interesu w obronie pogranicza Europy, więc to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy to jest wojna długo czy krótkoterminowa? Jest szereg powodów, dla których dla Zachodu mogą być pewne korzyści w takim stopniowym zmniejszaniu rosyjskiej zdolności, aby spychać Rosję ku gospodarki czasu wojny, bo bardzo ciężko jest przestawić się z powrotem z czegoś takiego, kiedy minie się pewien punkt w rozwoju. To jest drugie pytanie. Czy to jest wojna długo, czy krótkoterminowa? No jaka jest odpowiedź? No dokładnie, to jest ta rozmowa, która trwa w tej chwili w USA. Czy Biden, czy Trump ma być prezydentem? To jest dokładnie ten rodzaj pytań, które słyszymy. I nie wiemy. Nie wiemy na tę chwilę. Czy celem jest to, abyśmy dalej cisnęli na finansujących, czy powinniśmy odpychać Rosję ku oryginalnym granicom, czy ideą jest to, że powinni się jakoś dogadać z Rosją, no bo prawdopodobnie nie mówimy tu o zmianie reżimu w samej Rosji. Więc no, jak to się może skończyć? Jeżeli celem jest wojna krótka, zaś finansujące tę wojnę, nie Ukraina, finansujące tę wojnę, gotowi są negocjować, no to linie graniczne się nie zmienią względem tego, gdzie są teraz. A czy może pan wskazać jakieś szanse, czy widzi pan większe szanse na to, że to jednak będzie
krótka wojna, czy że jednak długa wojna, czy w te 10 lat rzeczywiście, bo ja patrzę na wojnę na Ukrainie jako wojnę, która się zaczęła w 2014 roku i z tego punktu widzenia dla mnie to już jest długa wojna, ale ona weszła w inną fazę i czy najbliższe 10 lat to jest ten okres, kiedy zobaczymy jej koniec, czy bo to będzie tragiczny scenariusz dla Ukrainy, jeśli przez najbliższe 10 lat ta wojna się nie skończy. Wydaje mi się, że jest szereg sposobów, na jakie możemy o tym myśleć. Czy jest to wojna gorąca, tak jak teraz, czy też przejdziemy w kierunku etapu wojny zamrożonej, zimnej? Czy też to, jak będzie to wyglądać gospodarczo, tak jak USA, Korea Północna, Korea Południowa, Chiny mają z punktu widzenia reżimu w Korei. Ta wojna oficjalnie się nie zakończyła z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Na pewno nie zakończyła się oficjalnie między Koreą Północno-Południową. Ale wszyscy wiedzą, że no, nie warto tego ciągnąć dalej w sposób otwarty, próbując przesunąć granice, bo koszt by był zbyt wysoki. Więc pytanie brzmi, kiedy popatrzymy na Ukrainę, tak jak mówię, czy polityka finansujących tę wojnę skłania się ku odpychaniu Rosji, ku jej oryginalnym granicom demarkacyjnym, co byłoby możliwe bardzo szybko, gdyby na to realnie zdecydowało, że chce to zrobić. Po prostu jest to kwestia zmobilizowania Niemiec, zmobilizowania Francji, zmobilizowania pełnego USA i wszyscy dzwonią do Chin, mówią, ej, Chiny, przestaniemy z wami handlować, jeśli będziecie dalej finansować Rosję, jeżeli będziecie wspierać Rosję gospodarczo, to można zrobić tak. Pytanie brzmi, czy o to chodzi? A na tę chwilę przynajmniej Niemcy i chyba prawdopodobnie USA nie chcą tego, aby ta wojna się tak szybko zakończyła. Więc pytanie brzmi, co dalej? Nie wiem, czy ktokolwiek o tym wie, natomiast podejrzewam, że linie wojny, które w tej chwili widzimy, to zostaną i pewnie się to trochę chłodzi. No bo Rosja raczej nie przyjmie oddania Ukrainy. Strategicznie jest dla niej zbyt ważna. A co z pana punktu widzenia jako futurologa właśnie musiałoby się wydarzyć, żeby Europa była właśnie w pełni zmobilizowana, żeby stawić czoła Rosji, tak jak powinna być, tak jak pan powiedział? Wiem, że łatwo jest mówić, jak powinno być, ale mówmy o tym, co można. Na pewno potrzebujemy więcej koordynacji w bezpośrednim wsparciu wojskowym w Europie niż mamy na tę chwilę. Tak przynajmniej to widzę. Pełna mobilizacja na poziomie II wojny światowej chyba nie jest to właściwą odpowiedzią, ale na pewno więcej bezpośredniego finansowania, więcej finansowania sprzętu, kapitału dla wojska, mniej polegania na USA, aby to robić. Wydaje mi się, że to wszystko jest bardzo korzystne dla Europy. Co mogłoby do tego doprowadzić? To jest dobre pytanie. Rozmowa w tej chwili to jest to, czy USA będzie nadal wspierać europejskie bezpieczeństwo tak, jak je wspiera do tej pory. Jeżeli Trump zostanie prezydentem, to pewnie nie. To na pewno pozwoliłoby nam to ruszyć, gdyby... No, przecież wam nawet w przestrzeń powietrzną wleciała rakieta. Gdyby jedna z nich miała uderzyć, no to by było naprawdę dobrym powodem, żeby zacząć się mobilizować. Jeżeli Rosja zacznie lepiej rozumieć, co się wydarzy potem, gdy Ukraina się zakończy i okaże się być zagrożeniem dla Europy, no to Europa będzie musiała się zmobilizować. Czy analizując, jak rozwija się technologia, również ta technologia wojenna, to czy możliwy jest scenariusz w ciągu tych najbliższych 10 lat, które wspomniałam, że tę wojnę na Ukrainie zmieni kompletnie nowy rodzaj broni, który się pojawi? Na pewno jest to możliwe. Jeżeli popatrzeć na to, to jest to coś... No, jest szereg ekspertów, którzy patrzą na tę wojnę na początku i już nawet wtedy mówili, Ukrainy nie ma szansy, prawda? To, co się wydarzyło, to jest realny koszt broni niskokosztowej, takie jak drony i tak dalej, które zupełnie zmieniły układ sił względem Rosji. No, łańcuchy dostaw początkowo też były, no umówmy się, no rosyjskie łańcuchy dostaw były cokolwiek poszarpane. W tej chwili się to wszystko jakoś układa.
Dodanie nowych systemów uzbrojenia, czy to cybernetycznych, czy też z przestrzeni kosmicznej, też mogłoby zmienić bilans sił, broni, która mogłaby bezpośrednio zagrozić USA bez powodowania strat wśród cywilów, na przykład broń hipersoniczna, broń z przestrzeni kosmicznej. Dzięki temu USA, Europa mogłyby też troszkę bardziej zwrócić uwagę na to, aby jednak pójść naprzód ze zbrojeniami. Wszyscy grają kartą broń masowego zniszczenia, no ale nie chcemy, aby to się zbyt rozkręciło. Jeżeli pojawią się jakieś nowe poziomy, zanim dojdziemy do poziomu broni masowego rażenia, no to tak, wojna może być zupełnie inna. Bo w amerykańskich mediach pojawiła się już nawet informacja o tym, że Rosjanie pracują nad jakąś bronią w kosmosie. Tam nie było precyzyjnych informacji, co ta broń miałaby oznaczać, ale sama ta zbitka słów, jądrowa broń w kosmosie, jednak wywołuje strach. Czy ma pan jakieś przypuszczenia, przewidywania, jak taka broń kosmiczna mogłaby wyglądać i co ona mogłaby robić? I don't know enough about space weapons to go deep on this, but ale jeżeli pomyśleć o świecie 5-10 lat temu, USA, Rosja, Chiny w pewnym sensie miały dość duże możliwości w zakresie satelitów. Teraz mamy wszystkich graczy prywatnych. Elona Muska, SpaceX, Jeffa Bezosa. Indie chyba też zaczynają rozmieszczać systemy satelitarne. Japonia robi to samo. Zobaczymy, co będzie dalej. I w wyniku tego mamy o wiele więcej prywatnej infrastruktury w przestrzeni, która też może zostać uszkodzona. Więc zdolność czy to atakowania tego bronią kinetyczną, czy też cybernetyczną i uderzania w sieci prywatne, czy też krajowe, które są krytyczne dla państw, to jest zupełnie nowa przestrzeń konfliktu, o której jeszcze nie myśleliśmy. Nie wiemy, co może się wydarzyć. Skoro mamy już pana w studiu i pana szklaną kulę, to jeśli miałby pan wskazać najważniejsze zmiany w takim naszym życiu codziennym od teraz do za 10 lat, co się zmieni? Będziemy inaczej czym innym jeździć, co innego jeść? Jakie byłyby te najważniejsze zmiany w takim codziennym życiu? No cóż, w San Francisco, gdzie mieszkam, mamy w tej chwili samobieżne samochody, więc pytanie, czy będą jeździć po jakichś dróżkach, nie wiem, dalekiej włoskiej prowincji? Nie wiem. Czy w Warszawie, w mieście nowoczesnym, z naprawdę czystymi ulicami? Tak. Na pewno, absolutnie widzę, że jest to możliwe. Kiedy myślimy o przyszłości pracy, kiedy myślimy o wszystkich rzeczach, które się robi w ciągu każdego dnia, które są czy to powtarzalnymi zadaniami, czy też takimi, gdzie naprawdę nie wytwarza się dodanej wartości. Jest to wyłącznie kwestia organizacyjna. Jest to na przykład pozyskanie informacji, zorganizowanie. Duża część tych zadań odejdzie gdzie indziej. Pisałem niedawno taki raport, który zajęłby mi ze 100 godzin. Zamiast tego wziąłem wszystkie dane, komplet informacji od klientów i wszystkie wywiady, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy z ekspertami w sztucznej inteligencji, robotyce, wrzuciłem to w duży model językowy i zadawałem pytania przez 3 godziny. I wypluło mi to 12-stronicowy raport. To by mi zajęło ze 100 godzin wcześniej, żeby napisać coś takiego. Bo musiałbym zbierać, łączyć wszystkie informacje, kto co powiedział, zadawać pytania, które nie były zadane. Więc idziemy w kierunku świata, gdzie wszystko to, co nie wytwarza wartości, to jest po prostu kwestia zbierania informacji. Taka praca prawdopodobnie zniknie, ponieważ nie jest to po prostu zabawne, nie tworzy to wartości dodanej. I nie znaczy to, że ktoś straci pracę, to znaczy wyłącznie tyle, że możemy pracować lepiej i skuteczniej. Bo kolejną rzeczą będzie to, że zrobi to jedna firma, kolejna firma, następna po niej i będzie musieli robić więcej, szybciej, lepiej, rzeczy, które mogą robić tylko ludzie. To będzie dalej się dziać.
ten łańcuch będzie się rozwijać. Więc idea tego, że wszystkie miejsca pracy znikną z dnia na dzień, no powiedzmy jasno, no nie wiem, kto z tych ludzi prowadził biznes, ale nie, do tego nie dojdzie. To dziennikarze piszą takie rzeczy, którzy nigdy nie prowadzili własnej firmy. Bo tego wszyscy się boimy i tego też częściowo dotyczyły na przykład protesty w Hollywood scenarzystów i aktorów, że roboty zabiorą po prostu naszą pracę i ludzie nie będą potrzebni. Oczywiście upraszczam bardzo w tej chwili. Well, and I think the wydaje mi się, że the question pytanie, that we need to ask, które musimy sobie zadać, brzmi: we're on YouTube. This is no, jesteśmy teraz na YouTubie. Relatywnie mała organizacja z lokalnym śladem, która mogłaby działać tylko jako, no, umówmy się, nadawca czy organizacja newsowa gdzieś za tym, bo stworzymy skustomizowany content dla skustomizowanej grupy oglądających, ponieważ koszt produkcji jest bardzo niski. Koszt produkcji będzie nadal spadać, więc będziemy nadal żądać więcej skustomizowanego kontentu. To nie znaczy, że ilość kontentu się zmniejszy, czy też jego jakość, znaczy, że zmieni się sposób jego produkcji. Kiedy myślimy o robieniu filmu dziś, to mamy, nie wiem, fantastycznego reżysera, scenarzystę, aktorów i oni robią film, który chcą zrobić. I mają nadzieję, że ktoś się tym zainteresuje. Natomiast za 10 lat świat wygląda i będzie tak, że chcę obejrzeć film o przekręcie, chcę mieć doświadczenie, przekręt finansowy, chcę mieć to doświadczenie z punktu widzenia bohatera, czy też złola, czy też kogokolwiek innego. I żeby to się działo w Nowym Jorku i 1923 rok. I na takich informacjach wsadowych sztuczna inteligencja prawdopodobnie będzie mogła wytworzyć niezły film, przez który będę mógł sobie przejść. Dokładnie tego chcę. A nie siedzieć 5 godzin, przeglądać sobie, przeklikiwać sobie program, próbując zrozumieć, co jest do obejrzenia. Takiego rodzaju media absolutnie eksplodują, bo koszt produkcji będzie spadać. Kiedy trzeba wydać 100 milionów dolarów amerykańskich, żeby zrobić blockbustera, czy też cokolwiek innego, pół miliarda dolarów na blockbustera, umówmy się, trzeba odrobić pracę domową, natomiast świat, gdzie mogę mieć skustomizowane doświadczenie pracy, które jest tylko dla mnie i być może kosztować to będzie, nie, dolarów 20, no to możemy zrobić, co chcemy. Pani film? Mój film? Bardzo fajne pytanie. Więc zobaczymy takie przesunięcie w naturze produkcji, naturze pracy, gdzie nie mówimy o bardzo drogim łączeniu informacji, połączeniu aktorów, kostiumów, scenografii, oświetlenia, dźwięku, montażu, kamer, wszystkiego tego razem. Gdzie koordynacja będzie tak bardzo droga i duża część tego jest właśnie tym, co robimy. Kiedy myślimy na przykład o planie zdjęciowym, to ile trwają zdjęcia, a ile trwa ustawienie oświetlenia i wszystkich innych rzeczy. Prawda? To jest 80-90% ustawienie zdjęć. To nie jest czas tworzenia wartości. Ten czas będzie spadać. To znaczy, że wszyscy ci ludzie, którzy zajmowali się tym, będą wiedzieli, jak robić filmy, jak robić te rzeczy, będą robić tę pracę tak, ale będzie się to o wiele szerzej rozchodzić. Kiedy ja zacząłem moją pracę, no to chciałem być dziennikarzem, więc pracowałem w Time, pracowałem w taki sposób i myślałem, że to się świetnie sprawdzi. Mieliśmy tam kogoś, kto na przykład układał zdjęcia, kogoś, kto szykował teksty, kto pisał wszystko, żeby to miało odpowiedni rozstrzał, układał strony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a teraz ktoś coś wpisuje, wchodzimy na Midjourney, naciskamy guzik, wyskakuje nam zdjęcie i od razu pojawia się content na internecie. Zupełnie inny świat. Contentu jest dramatycznie więcej. To jest to, czego ja chcę, a nie gazeta ogólnego zastosowania, która ma trafić do milionów ludzi. Więc będziemy widzieć więcej takiej właśnie spersonalizowanej pracy, która będzie wymagać tej samej albo mniejszej ilości ludzi. Ale czy takie zawody za 10 lat jak piekarz, ekspedientka, czy sprzedawca w sklepie, one będą wciąż potrzebne? Czy ludzie, którzy robią to dzisiaj, będą też robić coś innego? Myślę, że to, co pani pyta, może dotyczyć się tego, co ludzie będą w przyszłości cenić i jak będziemy spędzać w wyniku tego nasz czas.
To jest wybór, na który nas stać. Kiedy myślimy na przykład o piekarzach, no to mamy jednak wysoce zautomatyzowane linie produkcyjne, gdzie po prostu wrzuca się rzeczy do linii produkcyjnej, jest tam 100 osób i z fabryki wychodzi nam chlebek pokrojony na kawałki, potem idziemy sobie do wielkiego centrum handlowego, jest tam masa upieczonego chleba. Robią to inaczej, mimo że przepisy mogą być bardzo podobne, prawda? Czy będziemy chcieli takich rzeczy robionych, szytych na miarę? Chyba tak. Starbucks udowodnił, że można przejść od naprawdę słabej kawy do nie aż tak znowu słabej kawy. I ludzie naprawdę tego chcą. Chcą trochę więcej doświadczenia, które da im to kawa. I naprawdę potem się trafia do fantastycznej kawiarni. Ludzie chcą 3,5 minuty poczekać na swoją własną kawę. Takie rzeczy będą się działy. Jedna z rzeczy, o których wydaje mi się, że zapominamy, to jest to, że z czasem jako gatunek robimy się coraz bardziej zamożni. Jako kraje, jako ludzie. Zdecydowanie nasza zamożność przez ubiegłe 40 lat wzrosła i będzie rosnąć nadal. Więc kiedy mówię tu o Starbucksie, to może, nie wiem, 20 lat temu to byłoby niedostępne. Dzisiaj jest. Jutro może, nie wiem, dobrej jakości kawa będzie dostępna dla większej liczby ludzi, tak samo jak Starbucks jest dostępny dzisiaj. Więc będziemy widzieć ten postęp, który nadal będzie się rozwijać i to będzie napędzać kolejne elementy tej układanki. Czy będziemy potrzebować więcej dobrych, pieczonych rzeczy w przyszłości? Pewnie tak. Kiedy pomyśleć o, nie wiem, średniowiecznych bardach, prawda? Nie wiem, czy wiedziała pani, ale mamy więcej graczy, więcej ludzi grających na lutnie dzisiaj niż w średniowieczu. Więc absolutnie takiego rodzaju rzeczy będą się działy. Będziemy widzieli możliwości do wyspecjalizowania w rzeczach, które ludzie lubią, które im się podobają, które mogą być rzadkie, ale niekoniecznie zautomatyzowane. Skoro rozmawialiśmy już o kawie i o chlebie, to co będziemy jeść za 10 lat? Bo dużo dyskusji też na ten temat się toczy. Czy będziemy jeść na przykład mięso? Globalnie myślę, że spożycie mięsa będzie rosnąć. Rośnie w Chinach, rośnie w Indiach. Czy będzie rosnąć w Polsce? Wydaje mi się, że na każdym rogu w Polsce widzę tutaj restaurację z wołowiną. Wrażenie jest takie, że wszyscy bardzo lubicie pszenicę i wołowinę w Polsce. Więc pojawia się kilka pytań. Jedno to jest kwestia etyczna, prawda? Czy obchodzi nas etycznie pozyskiwane mięso? To z całą pewnością jest rzeczą coraz ważniejszą w Europie. W pewnym sensie jest to też słyszalne w USA. Niekoniecznie w Chinach. Więc z punktu widzenia globalnych czynników napędzających spożycie mięsa to rośnie. Z punktu widzenia tego, co dzieje się tu lokalnie, na pewno mogę sobie wyobrazić bardziej bogatą w warzywa dietę w Polsce. Widzieliśmy, jak się to dzieje w Wielkiej Brytanii. Widzieliśmy to w innych częściach Europy. A zmiany klimatu, one też są prognozowane na 10 lat do przodu. To czy na przykład będziemy mieli mniej lądu, dlatego że będzie więcej wody, jeśli chodzi o te topniejące lodowce. Wiem, że też na to są na pewno modele, które to obliczają. Kiedy popatrzy się na te modele, kiedy popatrzy się na nagłówki w newsach, kiedy popatrzy się na te modele, no nagłówki w newsach przeważnie patrzą na pewien zakres statystyczny. Patrzą na ten zakres, no i siłą rzeczy, no jak chcą zrobić dobry tytuł, no to mówią, świat się skończy jutro, prawda? Bo od razu posuwają to do ekstremum. Raczej tak nie będzie. Świat raczej nie skończy się jutro. Raczej coś się stanie, raczej nie trafimy w nasze cele, będzie źle, być może gorzej. Pytanie brzmi, jak długo będzie potrzeba, aby miało to realny wpływ. Raczej nie za 10 lat. Prawdopodobnie zajmie to dłużej. Za mojego życia zobaczymy pewne duże zmiany, tak? Ale to raczej będzie działo się za życia naszych dzieci, więc musimy się tym już niepokoić. To wtedy zaczną się dziać naprawdę poważne rzeczy. Podsumowując naszą rozmowę, czy świat za 10 lat będzie pana zdaniem, opierając się na danych, które pan ma, czy ten świat będzie lepszy, bardziej przyjazny, bardziej bezpieczny, czy wręcz przeciwnie? Can't it be both?
a nie możemy mieć jednego i drugiego? W sensie to są pewne uogólnienia i nasza zdolność koordynacji, nasza zdolność radzenia sobie z wyzwaniami jest o wiele większa niż kiedykolwiek w przeszłości. To, co jest fantastyczne w przeszłości dzisiaj, to jest to, że po raz pierwszy boimy się przyszłości, ponieważ wiemy coś o tym, jak może ona wyglądać, w odróżnieniu od tego, że nie wiemy nic, tak jak to było w przeszłości. Zaczynamy posiadać moc obliczeniową, narzędzia, aby przewidywać przeszłość w sposób jakkolwiek zasadny, po raz pierwszy jako ludzie. Gdyby zmiany klimatu zaczęły się dziać 200 lat temu, 100 lat temu, to nie mielibyśmy narzędzi, żeby nawet być świadomym tego, zanim by do nich nie doszło. Po raz pierwszy w historii człowieczeństwa jesteśmy w stanie zajrzeć w przyszłość i powiedzieć, ej, może być tak, może być tak, może być dużo, może być mało, ale zakres jest od tego do tego. To jest niesamowite. I bardzo ciekawe dla mnie jest to, że to znaczy, że możemy cokolwiek z tym zrobić. I duża część mojej pracy jako futurologa to jest właśnie jeżdżenie po świecie, aby tworzyć startupy, firmy technologiczne, firmy zajmujące się biotechnologią, geoinżynierią, sztuczną inteligencją, robotyką, aby pokazać im, co robią, jak mogą uczestniczyć w tworzeniu lepszej przyszłości, lepszych scenariuszy dla nas wszystkich. Więc myślę, że pytanie, które wypada sobie zadać, to nie to, czy to jest to dobra, miła, fajna, czy też straszna, pełna ognia, siarki i śmierci przyszłość, ale co jest po środku? Bo ten środek i tak będzie tym, do czego trafimy. Będziemy mieli pewne rzeczy lepsze, pewne gorsze. Czy kiedy rozmawia pan z różnymi firmami i jeździ pan na przykład też do Ukrainy, to również rozmawia pan o tym, co zrobić, żeby właśnie ta wojna za naszą granicą, tuż za naszą granicą się skończyła? Większość tego, co robię w Ukrainie, to kwestia rekonektywności gospodarczej. Eksport spadł. Spadł strasznie od rozpoczęcia wojny. Więc moje pytanie to jest, no, czy mogę zacząć budować sieć, która jest nam potrzebna, aby pomóc Kijewowi znowu nawiązać stosunki handlowe na poziomie sprzed wojny. W miarę tego, jak to się dzieje, czy to się wydarzy, czy też ta wojna się zakończy. Więc to jest kluczowa rzecz, którą się zastanawiam w zakresie firm na Ukrainie. Jonathan Brill był gościem Kanału Zero. Jonathan Brill, futurolog, jeden z najlepszych, według Forbesa, najlepszy futurolog na świecie, który opowiadał o swojej pracy i o tym, że próbując przewidzieć przyszłość, rozmawia z ludźmi o tym, jak to zrobić, żeby ta przyszłość była dla nas tylko lepsza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Głównym sponsorem Kanału Zero jest Just Join IT, największy portal pracy dla polskiej branży IT. Sponsorem programu jest KFC. Spotkajmy się przy kubełku. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje Kanału Zero.